Homeostaza – utrzymanie równowagi w organizmie człowieka. Homeostaza to pojęcie kluczowe dla zrozumienia, jak organizm człowieka funkcjonuje i utrzymuje równowagę w zmieniającym się środowisku. W artykule omówimy, czym jest homeostaza, jakie mechanizmy ją warunkują oraz jakie znaczenie mają osmoregulacja i rytmy biologiczne. Definicje kluczowych pojęć. 1. Homeostaza to zdolność organizmu do utrzymania stabilnych warunków wewnętrznych, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych. Jest to stan równowagi dynamicznej, w której różne parametry fizjologiczne, takie jak temperatura ciała, poziom glukozy we krwi, czy ciśnienie krwi, są utrzymywane na stałym poziomie. 2. Osmoregulacja – proces regulacji ilości wody i soli mineralnych w organizmie. Jest to kluczowy mechanizm homeostatyczny, który zapobiega nadmiernemu nawodnieniu lub odwodnieniu organizmu. 3. Rytm biologiczny – naturalne cykle aktywności organizmu, które zachodzą w określonych odstępach czasu, np. rytm dobowy. Do parametrów, które podlegają rytmowi dobowemu, należą ciśnienie krwi, poziomy hormonów oraz temperatura ciała. Parametry istotne w utrzymaniu homeostazy. Dla utrzymania homeostazy kluczowe są m.in. temperatura ciała. Utrzymanie stabilnej temperatury jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania enzymów i procesów metabolicznych. Poziom glukozy we krwi, stabilizacja poziomu cukru we krwi zapewnia odpowiednią ilość energii dla komórek. Ciśnienie krwi, zapewnia odpowiednie ukrwienie i dotlenienie tkanek. Równowaga wodno-elektrolitowa, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie komórek i całego organizmu. Mechanizmy warunkujące homeostazę. Homeostaza jest utrzymywana dzięki współpracy różnych układów narządów, takich jak układ nerwowy, hormonalny, oddechowy, czy krwionośny. Oto niektóre mechanizmy, sprzężenie zwrotne ujemne, mechanizm, w którym odchylenie od normy jest wykrywane i korygowane przez odpowiednie reakcje organizmu, np. regulacja temperatury ciała. Sprzężenie zwrotne dodatnie, rzadziej spotykany mechanizm, w którym odchylenie od normy jest wzmacniane, jak np. podczas krzepnięcia krwi. Termoregulacja. Utrzymanie stałej temperatury ciała dzięki procesom takim jak pocenie się, w chłodzeniu, lub drżenie mięśni, w ogrzewaniu. Regulacja temperatury ciała. Regulacja temperatury ciała to jeden z najważniejszych mechanizmów homeostatycznych. Działa on na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego. Gdy temperatura ciała wzrasta, ciało uruchamia mechanizmy chłodzenia, takie jak pocenie się i rozszerzanie naczyń krwionośnych w skórze. Gdy temperatura ciała spada, organizm uruchamia mechanizmy ogrzewania, takie jak drżenie mięśni i zwężanie naczyń krwionośnych. Związek między wielkością, aktywnością życiową, temperaturą ciała a zapotrzebowaniem energetycznym organizmu. Większe organizmy zazwyczaj mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne na jednostkę masy ciała w porównaniu z mniejszymi organizmami. Organizm o wysokiej aktywności życiowej potrzebuje więcej energii, a temperatura ciała wpływa na tempo procesów metabolicznych. Wyższa temperatura ciała zwiększa tempo metabolizmu, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na energię. Współdziałanie narządów w utrzymaniu homeostazy. Utrzymanie homeostazy jest możliwe dzięki ścisłej współpracy różnych narządów i układów w organizmie. Układ nerwowy szybko reaguje na zmianę środowiska, wysyłając impulsy nerwowe, które mogą natychmiastowo korygować nieprawidłowości, jak na przykład szybkie zwiększenie częstości akcji serca w odpowiedzi na stres. Układ hormonalny działa na dłuższą metę, regulując poziomy hormonów, które wpływają na metabolizm, wzrost i inne funkcje. Układ wydalniczy nerki, reguluje ilość wody i soli mineralnych w organizmie, co jest kluczowe dla osmoregulacji. Rytm dobowy i jego zaburzenia. Rytm dobowy wpływa na wiele funkcji organizmu, takich jak sen, ciśnienie krwi, czy poziomy hormonów. Przykłady zaburzeń rytmu dobowego to jetlag, zaburzenie spowodowane szybkim przekroczeniem kilku stref czasowych, oraz praca zmianowa, która może prowadzić do długoterminowych problemów zdrowotnych. Zegar biologiczny i jego działanie.
Zegar biologiczny to wewnętrzny mechanizm, który reguluje rytmy biologiczne. Jest on sterowany przez bodźce zewnętrzne, takie jak światło, które synchronizuje rytm dobowy z cyklem dnia i nocy. Ekspozycja na światło w nocy może zakłócać działanie zegara biologicznego, co prowadzi do problemów ze snem i innymi zaburzeniami zdrowotnymi. Przykłady zaburzeń homeostazy. Homeostaza może być zakłócona przez infekcje bakteryjne i wirusowe, które zmuszają organizm do reakcji obronnych, np. podniesienia temperatury ciała w formie gorączki, co jest częścią walki z patogenami. Podsumowanie. Homeostaza to kluczowy mechanizm utrzymania równowagi w organizmie, który jest warunkowany przez różnorodne mechanizmy regulacyjne. Od termoregulacji, przez osmoregulację, aż po rytmy biologiczne, organizm człowieka nieustannie dąży do stabilności wewnętrznej, co jest niezbędne dla jego zdrowia i przetrwania. Teraz usłyszysz pytania. Zapauzuj nagranie i spróbuj na nie odpowiedzieć. Następnie wysłuchaj nagrania dalej w ten sam sposób. Lista pytań i odpowiedzi do artykułu. 1. Co to jest homeostaza? Homeostaza to zdolność organizmu do utrzymania stabilnych warunków wewnętrznych mimo zmieniających się warunków zewnętrznych. 2. Co to jest osmoregulacja? Osmoregulacja to proces regulacji ilości wody i soli mineralnych w organizmie. 3. Co to jest rytm biologiczny? Rytm biologiczny to naturalne cykle aktywności organizmu, które zachodzą w określonych odstępach czasu, np. rytm dobowy. 4. Jakie parametry są istotne dla utrzymania homeostazy? Temperatura ciała, poziom glukozy we krwi, ciśnienie krwi, równowaga wodno-elektrolitowa. 5. Na czym polega sprzężenie zwrotne ujemne? Sprzężenie zwrotne ujemne to mechanizm, w którym odchylenie od normy jest korygowane przez reakcję organizmu. 6. Jak organizm reguluje temperaturę ciała? Poprzez pocenie się i rozszerzanie naczyń krwionośnych, gdy jest gorąco, oraz drżenie mięśni i zwężanie naczyń, gdy jest zimno. 7. Jaki jest związek między wielkością organizmu a zapotrzebowaniem energetycznym? Większe organizmy mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne na jednostkę masy ciała niż mniejsze organizmy. 8. Jakie układy narządów współdziałają w utrzymaniu homeostazy? Układ nerwowy, hormonalny, oddechowy, krwionośny i wydalniczy. 9. Co to jest jetlag? Jetlag to zaburzenie rytmu dobowego spowodowane szybkim przekroczeniem kilku stref czasowych. 10. Jak światło wpływa na rytm dobowy? Światło synchronizuje zegar biologiczny z cyklem dnia i nocy, ale ekspozycja na światło w nocy może go zakłócać. 11. Jakie są skutki zaburzenia homeostazy przez bakterie i wirusy? Mogą powodować gorączkę i inne reakcje obronne organizmu. 12. Dlaczego homeostazę określa się jako stan równowagi dynamicznej? Ponieważ parametry organizmu są ciągle monitorowane i regulowane, by utrzymać stabilność mimo zmian.